Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część pierwsza. Moduł: Dokumentacja i programy komputerowe stosowane w budownictwie. Temat: Dokumentacja budowlana. Witam Państwa na wykładzie. Dziś przekażę Wam informacje dotyczące uzyskania niezbędnego pozwolenia do rozpoczęcia prac budowlanych. Proszę notować. Pierwszym krokiem jest analiza stanu formalno-prawnego działki. Należy dobrze zorientować się, czy wybrana przez Państwa działka nie ma wad prawnych, nieuregulowanej sytuacji prawnej, czy przez teren działki nie przebiegają fragmenty sieci uzbrojenia technicznego terenu, czy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i tym podobne. W zależności od tych czynników formalności poprzedzające uzyskanie pozwolenia na budowę będą bardziej lub mniej wymagające i czasochłonne. Ale to oczywiście wykonujemy przed zakupem działki. Tak, zakup działki jest następnym krokiem. Potem musimy uzyskać odpis aktu notarialnego zakupu nieruchomości. Ewentualnie, jeżeli działka jest w Państwa posiadaniu, należy posługiwać się odpisem z księgi wieczystej uprawniającym do podejmowania decyzji, potwierdzeniem tzw. prawa do dysponowania nieruchomością. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to ważna czynność poprzedzająca wybór projektu domu. Jeżeli dla naszej działki został sporządzony taki plan, należy uzyskać w lokalnym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta wypis i wyrys z tego planu. Wiele planów miejscowych jest również umieszczana na stronach internetowych urzędów gmin, które opracowują poszczególne plany. Dokładna analiza zapisów planu pozwala nam zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi dozwolonej funkcji zabudowy, wysokości, ilości kondygnacji, kształtu dachu itd. Dzięki temu możemy wybrać projekt domu zgodny z zapisami w planie i uniknąć konieczności całkowitej zmiany projektu bądź wymuszonych adaptacji projektu pociągających za sobą koszty i częściową rezygnację z zaplanowanego programu użytkowego naszego domu. Mam pytanie. Panie profesorze, razem z żoną planujemy się budować na naszej działce, ale mamy bardzo dużo drzew. Czy możemy je wyciąć? Jeżeli na działce znajdują się drzewa inne niż owocowe o obwodzie przekraczającym 50 cm na wysokości około 150 cm nad ziemią, podlegają one ochronie miejscowego zarządu zieleni. Jeżeli decydujemy się na wycinkę lub przesadzenie któregoś z drzew, należy sporządzić inwentaryzację zieleni. Aha, dziękuję za odpowiedź. Po skompletowaniu dokumentacji możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli nie zaistnieją dodatkowe okoliczności, urząd w ciągu 65 dni wyda decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku możliwych do uzupełnienia braków w dokumentacji, przyśle wezwanie do uzupełnienia wniosku. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.